zależy na tym, żeby nasze dzieci były dobrze wyedukowane przez ludzi, którzy będą ich uczyli z pasją i bez zmartwień o to, co do gara może tutaj być powodem, tak? Nie jesteście grupą zawodową, która może na co dzień pójść do swojego przełożonego i potargować się o swoje uposażenie, potargować się o swoją wypłatę. Wasza wypłata jest uzależniona od polityki państwa, dlatego wasz strajk trzeba wesprzeć. Musicie być grupą silną i silnie wspartą przez grupy rodziców i niezależne osoby, które chcą was wspierać. Tak? Zapraszamy na spacer w kierunku ulicy Pułaskiego i po drodze starajmy się zaprosić jak najwięcej mieszkańców naszego miasta. Naszej niechęci dla tego, co ona nam, co wam, co naszym dzieciom uczyniła deformą edukacji. Tym, jak zostaliście ostatnimi dniami, naprawdę ostatnimi czasy, ostatnimi dniami potraktowani przez głównego kreatora tego zamieszania, Jarosława Kaczyńskiego, do jakiego stopnia was, do jakiego poziomu was porównać. Dla mnie osobiście użycie argumentu, że w ostatnim tygodniu tej całego zamieszania, gdzie było wiadomo, że strajk już jest praktycznie nieunikniony, zaproponowanie dopłat dla bydła rogatego i świnek jest po prostu czystą prowokacją. Robotali! Nam nie dali! Krowom dali! Im nie dali! Krowom dali! Nam nie dali! Krowom dali! Nam nie dali! Krowom dali! Myślałam, że reforma ma służyć ku poprawie jakości edukacji, podniesieniu prestiżu nauczycieli. Pomyliłam się. Dzisiaj widzimy, co się dzieje. Panuje chaos w szkołach poprzez tę deformę minister Zalewski. Skostniałe podstawy programowe. A przede wszystkim szczucie społeczeństwa na nauczycieli. I to mi się nie podoba. Nie mogę strajkować razem z wami, ale jestem całym sercem z wami w każdym momencie. Tak się dalej. Brawo! Dziękujemy! 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 Koszulka dla pani minister Zalewskiej, żeby poczuła się doceniona, tak jak ona nie potrafi. Ale to pani zwróciła uwagę, że za mała. Mam większą. Szerość ciągnie, to jest dobry materiał. Dobra autografy na nim.